wyprodukowałem kilka aplikacji. Niektóre z nich rekordowo ściągnęło około 1 000 000 osób w tej chwili. Na niektórych aplikacjach zarobiłem, na zdecydowanej większości straciłem, więc wiem, jak robić niektóre rzeczy i wiem, jak tych rzeczy nie robić. Wiem też, jak policzyć, ile osób korzysta faktycznie z tej aplikacji z kody. I zrobię taki mały konkurs na początek. Wyjmę mojego iPhone'a 5. Ile osób ma skodę? 136? 184 osoby. iPhone'a w Polsce ma około 5% społeczeństwa. Możesz mnie poprawiać, jeśli się mylę. Gdzieś tak, mniej więcej, tak? Czyli teraz pomnóżmy 184 razy 5%. To było na iPada, okej. Okay. No to iPada ma 3% osób, czyli... To mi już ułamki wychodzą. Więc spośród tych osób, które mają Skodę, tylko niewielka część ma tego iPada faktycznie, i spośród tych, które mają iPada, statystyki mówią, że jeśli to jest płatna aplikacja, to tą aplikację ściągnie 3% osób. Ale to była darmowa aplikacja. Tą darmową aplikację ściągnie około 30% osób, zakładając, że Skoda odniesie sukces. Czyli teraz mnożymy to razy 30%. I ile mi wyszło, kto szybko powie, ten dostanie prezent. Kto? iPhone. Jak? Jedna, dwie, półtorej. Więc powiedzmy dwie. Kto tam powiedział dwie? A, tam słyszałem właśnie dwie. Spiernik ze Starbucksa wprowadzili teraz ofertę świąteczną. Opowiem wam teraz o tym, jak zazwyczaj powstaje proces tworzenia aplikacji. To jest bardzo zbliżone dla niezależnych deweloperów, bardzo zbliżone w korporacjach, troszeczkę inne w korporacjach. Będę potrzebować ochotnika, Artura. Brawa dla Artura. Jest dobrze. Potrzebuję kogoś, kto będzie wyglądał groźnie. No, powiedzmy. Artur jest dniem premiery. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Artur stoi tutaj. I stoi tam i czeka, bo dzień premiery jest ustalony. I początkujący deweloper, który po raz pierwszy w życiu startuje, czy to firma, która pierwszy raz zabiera się za premierę produktu mobilnego, czy też po prostu deweloper niezależny, zaczyna tutaj i mówi, tam mamy dzień premiery. Za tym dniem premiery jest ściana, przepaść, śmierć, tam nam się kończy kasa. Musimy zrobić super produkt. I teraz ten deweloper zaczyna pracować nad produktem. Robi analizy, testy, przygotowuje, szkicuje, zbiera cały zespół, zbiera budżet, czasami prosi o, znajduje jakimś cudem programistę iPhone'a i tak dalej. Ten programista iPhone'a, tak jak Artur mówił, nie przesadzał, to jest 9, 10, 11 tysięcy złotych miesięcznie, nie? Miesiące płyną, tygodnie, miesiące, wydaje wszystkie praktycznie swoje pieniądze. Gdzieś tutaj zaczyna moment testów, czyli pokazuje kilku użytkownikom tą aplikację, ci użytkownicy mówią, no okej, okay, fajnie, faktycznie jakoś to działa, zgłaszają swoje uwagi. Nanoszone są kolejne poprawki, kolejny dzień premiery się zbliża, rośnie napięcie, jak już być może niektórzy czujecie, rośnie to napięcie, pieniądze zaraz się kończą, dzień premiery się zbliża nieubłaganie, aplikacja jest jeszcze niedokończona, wszyscy się zaczynają spinać, jest ostra walka, no dobra, w końcu przesuwamy trochę dzień premiery jeszcze dalej i w końcu ledwo co, tutaj powinien być tak naprawdę na kolanach i skrajnie wycieńczony, po 3, 4, 5, 6, ktoś mi ostatnio mówił o 12 miesiącach, docieramy do tego dnia premiery, ledwo żywi i wtedy mówimy jest aplikacja w sklepie. Potem tydzień czekamy, aż Apple zaaprobuje, jest aplikacja w sklepie. Dzień premiery nastał, jest aplikacja w sklepie. Uff, i już wszyscy mają tego wszystkiego dość. I teraz dochodzimy do ściągnięć, pierwsze ściągnięcia, czekamy, nie, zacieramy ręce i powiedzmy, jeśli tutaj jest... W przypadku płatnych aplikacji, ty mi jeszcze będziesz potrzebny zaraz dnie premiery, ale możesz patrzeć w tą stronę, jak uważasz. A powiedzmy, w przypadku płatnych aplikacji wyobrażamy sobie, że tutaj jest powiedzmy poziom 100 tysiąca ściągnięć za jednego dolara, nie? Tutaj jest zero. No i po dniu premiery jest, liczymy hajs na poziomie 10.
Więc większość ludzi w dniu premiery tutaj osiąga zyski rzędu 10 dolarów, 15 dolarów. Chyba, że są Orange'em albo jakąś inną olbrzymią firmą, która po prostu zasypie to teraz reklamami, tak? Ale bardzo wiele firm tutaj załamuje się, tak? Bez 10 dolarów. Potem jest aplikacja znika z pozycji recently released i spada jeszcze bardziej sprzedaż do 9, 8, 7, 2, 1, 0, 0, 0. Tu zespół uderza w ścianę i się rozpada. Takie sytuacje, to nie zawsze się dzieje, są wyjątki, ale takie sytuacje widziałem dziesiątki razy nie widziałem, ale jestem w stanie uwierzyć, że zdarzały się tysiące razy. Mniej więcej, nie wiem, gdzieś 1/3 deweloperów, z którymi rozmawiałem, którzy byli już po premierze, w ten sposób kończyli. Rozbijali się tam o ścianę, bo byli tak wycieńczeni w dniu premiery, że mieli wszystkiego już dość i nie mieli nawet siły promować. Jeśli wdrażali jakiś plan marketingowy, to nie mieli już czasu na skręt, bo zaraz trafiali na ścianę i był koniec. I zamiast tego tysięcy, na które liczyli, dostawali zero i się poddawali. Brakowało im sił. Jakie jest rozwiązanie tego? To, co ja proponuję przynajmniej. Jest tam dzień premiery. Przesuniemy cię trochę, Artur. To są może banały, ale tylu deweloperów widziałem, którzy tutaj polegli. Chociażby tutaj, stawiamy go na środku. Kasa kończy nam się tam daleko. My stawiamy go tutaj. I teraz sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej. Dzień premiery jest bliżej. Oczywiście to nie mamy magicznej różdżki i programiści to nie są takie osoby, które będą pracować szybciej, jak im się powie, żeby szybciej działali. Musimy wyciąć jakieś funkcje, albo wręcz zmieniamy technologię, na przykład z aplikacji natywnych na aplikację flashową albo web aplikację. Można we flashu swoją drogą robić aplikację na iPhone'a i publikować je w sklepie. Programiści flashowi dużo tańsi, 3-4 tysiące, czasami 2, więc warto wiedzieć o takich rzeczach. Niektóre tylko aplikacje. Są jakieś kreatory, które byle laik może obsłużyć za raptem parę złotych. W każdym razie maksymalnie upraszczamy naszą aplikację. Wycinamy funkcję. Jeśli nie możemy wyciąć funkcji, bo ona jest taka skomplikowana, to w końcu to zmieniamy na aplikację na jakąś inną z tej grupy, ale trafiającą do tej samej grupy docelowej. I wtedy robimy tą aplikację, trzymamy się tego terminu, to jest ważne, bo programiści wiadomo, jak potrafią, on zawsze się przesunie, ale minimalnie. Tak, tutaj będzie premiera. I tutaj mamy znowu ten sam efekt, czyli troszeczkę spada i potem za pierwszym razem praktycznie zawsze tak jest. Natrafiamy na jakieś problemy, aplikacja się nie sprzedała, cokolwiek innego, ale szczęśliwie mamy całą masę jeszcze czasu i całą masę energii i możemy teraz tak naprawdę popracować. I teraz już to je podziękuję i będę teraz mówić dalej na temat tego. Dziękujemy, brawa dla Artura. Teraz to, co tutaj robimy, to jest coś, na co jeśli nie przesuniemy tego dnia premiery, jeśli nie sprawimy, żeby ten dzień premiery był po 3 miesiącach, po miesiącu wręcz, po 2 tygodniach może nawet, bardzo uproszczonej aplikacji, to nie będziemy mieć czasu tego zrobić. Tutaj chociażby obserwujemy użytkowników, patrzymy, jakie mają zachowania, w jaki sposób współgrają z aplikacją i patrzymy, czy robią w tej aplikacji dokładnie to, na czym nam zależy, żeby robili. To, co czasami się okazuje, to to, że użytkownicy nie korzystają z 90% funkcji, ale ta jedna, która tam była gdzieś, to jest to coś, co było im naprawdę potrzebne. Czasami okazuje się, że aplikacja ma jakieś błędy. Czasami okazuje się, że aplikacja nie spełnia oczekiwań, bo na przykład sterowanie jest jednak nie trafiło. Mimo tych naszych testów sterowanie w grze nie trafiło do użytkowników. I tutaj mamy ten czas na poprawienie tej aplikacji. Gdy poprawimy, prawdopodobnie będziemy w stanie też lepiej zrozumiemy rynek, bo już dostaniemy dużo więcej tego feedbacku i możemy uderzyć do większej ilości mediów, rozmawiać z nimi, budować też pozycje w sklepie Apple'a, pozycjonowanie budować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z czasem być może, jeśli mamy trochę szczęścia, nam to zajęło za pierwszym razem około pół roku, wtedy te zyski zaczną powoli rosnąć i dojdą, miejmy nadzieję, do poziomu, który przynajmniej osiągnie break-even, albo też dużo, 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 dużo lepiej i osiągniemy taki prawdziwy sukces, o którym wszyscy marzą. Taki przykład firmy, która nie miała chyba takiego podejścia i będę rzucać tutaj właśnie nazwiskami, firmami. Przykład takiej firmy to była Telekomunikacja Polska swego czasu. To mnie zadziwiło. Oni wypuścili aplikację Serce and Rozum. Oni wypuścili kilka aplikacji, które nazywały się Serce i Rozum, ale ja mówię tylko jednej z nich. To znaczy była aplikacja Serce i Rozum i była aplikacja Serce and Rozum.
Dwie różne, niezwiązane. Więc ja mówię o jednej z nich. I oni mieli najwyraźniej to miejsce premiery gdzieś tutaj ustawione, bo po premierze użytkownicy natychmiast zaczęli im narzekać. Zaczęli krzyczeć, aplikacja nie działa. Zaczęli pisać recenzje, mówiąc, ej, super, jestem fanem marki, ale nie mogę korzystać z tej aplikacji, bo mi się zawiesza. Zróbcie coś z tym, tak? Użytkownicy mówili, czekam na update. Poprawcie to. Aplikacja dostawała pojedyncze, podwójne gwiazdki z 5, tak, możliwych. Jak dla mnie, to jest przykład tego, że firma teraz tą aplikację ściągnęło dużo osób, czyli ona miała dużo tych ściągnięć, ale w jaki sposób działa na markę to, że ludzie mówili, no, telekomunikacja, co mam zrobić, zadzwonić na błękitną linię? Premiera była w kwietniu. Recenzje pojawiły się dzień, dwa dni po premierze. Swoją drogą oni nie powinni nawet byli czekać na recenzję, bo mogli tak skonstruować aplikację, żeby wiedzieli, kiedy aplikacja się wykłada. W każdym razie złe recenzje zaczęły się pojawiać jeden, dwa dni po premierze. Kiedy powstała wersja 1.1? 4 miesiące później. Premiera była w kwietniu, 4 miesiące później dopiero naniesiono poprawki do aplikacji, które odwoływały się do tych problemów, o których na początku była mowa. Które ci ludzie tutaj wspomnieli. Do tego czasu większość tych ludzi pewnie zapomniała o tej aplikacji, poddała się, aplikacja umarła i tyle. Nie brałem udziału przy tej aplikacji, nie wiem dokładnie, kto ją stworzył. Mówię to tylko jako osoba z zewnątrz. Może tam była jakaś dramatyczna historia, może umarł ten człowiek, który prowadził, albo potem został zabity tuż po premierze. Nie mam pojęcia, ale fakt, że jedna z największych polskich firm jest w stanie wypuścić aplikację, która ma całą masę złych recenzji i nic z tym nie zrobić przez 3 miesiące, podczas kiedy powinna zareagować w ciągu 24 godzin na coś takiego i poprawić to, znaczy, że nie mówię chyba jednak o banałach. W każdym razie, tu jest dzień premiery, tutaj mamy trzymanie się użytkowników. Warto jeszcze sprawdzić na moim iPhone 5, jakie notatki zrobiłem do wykładu. Okej. Anegdota. Niestety też parę razy to widziałem, takie sytuacje. Osoba, która odpowiadała za marketing aplikacji mobilnej, chyba nawet raz było za samoprodukowanie aplikacji mobilnej, nie miała iPhone'a i co więcej nie wiedziała, jak wygląda App Store, czyli sklep Apple'a do sprzedaży. I ta osoba prowadziła marketing w sklepie, którego nie widziała na oczy. Okej. Okay. A takie rzeczy, które mi by się wydawały oczywiste, jednak się zdarzały, tak? I to więcej niż raz, dlatego tutaj o tym wspominam. Dobra, żeby było bardziej pozytywnie, opowiem o paru liczbach, o tym, co może nas pewnego dnia czekać być może, tak? O tych dużych, masywnych liczbach na pewno wszyscy słyszeli, czyli że można zarobić miliony na aplikacjach, że to jest żyła złota i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem o moich liczbach, które nie są oszałamiające, ale są jakieś. Jako deweloper mógłbym zarabiać 10 tysięcy na rękę i to są oferty pracy, które odrzucałem. Tak. A stwierdziłem, że wolę robić własne aplikacje, więc liczę, że jeśli ja poświęciłem na zrobienie aplikacji około miesiąca, dwóch, to jeśli zarobię na niej 20 tysięcy złotych, to jest mój taki słaby break-even, 40 tysięcy złotych to jest taki umiarkowany break-even. Tak? Sukces to byłby około 100 tysięcy złotych. Jedna z aplikacji, którą zrobiliśmy, to było nadmuchiwanie żaby słomką. Miałem właśnie taki scenariusz, ja jako doświadczony już deweloper wiedziałem, że to należy tą datę premieru umieścić tutaj, co nie zmieniło faktu, mieliśmy totalną porażkę na początku, z czasem nauczyliśmy się ją sprzedawać, głównie przy pomocy SEO, czyli pozycjonowania się w sklepie na odpowiednie frazy, sprawienia tego, żeby ludzie byli w stanie znaleźć naszą aplikację przy pomocy wyszukiwarki Apple'a. To jest dosyć prosta sprawa i teraz z tego zrobiłem biznes swoją drogą, ale to temat na inną rozmowę. AppCodes, skorzystajcie, $15 miesięcznie. W każdym razie ta aplikacja zaczęła powoli zyskiwać i potem zaczęła nam przynosić około $80 przychodu dziennie, co jak na 3 niezależnych deweloperów, 2 to są programiści, ich praca jest mniej warta. Sorry, ci graficy, tak. Jak na $80 dziennie to już sprawiło, że byłem w stanie opłacić rachunki, a to jest tak jako niezależny deweloper to mnie najbardziej obchodzi, żebym był w stanie za co jeść i opłacić rachunki. Dieta kajzerkowa też była po drodze, ale to inna sprawa. Wzrośliśmy do około $80 dziennie, potem to troszeczkę zaczęło już opadać. Ostatecznie aplikacja, która nam zajęła zrobienie około 2 miesięcy, przy czym mojego czasu programistycznego około miesiąca, tak skumulowanego, przyniosła około 75 tysięcy złotych zysku, czyli jak dla mnie to jest taki umiarkowany break-even.
i ściągnęło ją około 900 tysięcy osób. 900 tysięcy osób to jest więcej niż w tej chwili iPhone'ów w Polsce. Tak? Takie porównanie. To swoją drogą, a propos wielkości rynku, warto brać pod uwagę, że jeśli robimy coś w Polsce, to często ten rynek będzie bardzo mały. Anyway, to jest jedna z aplikacji. Zaleta tej aplikacji dla mnie osobiście jest taka, że ona, ostatni raz ją dotykałem około roku temu i każdego jednego dnia ona mi płaci tak naprawdę za obiad, czyli mam z niej około 30 zł, co jest dla mnie osobiście bardzo przyjemne, bo czy się stoi, czy się leży, 30 zł się nie należy. Nie? To jest bardzo fajna sprawa. Druga aplikacja miała odrobinkę więcej sukcesu. To była aplikacja do ustalania celów noworocznych. Idea jest taka, że jest końcówka roku, zastanawiacie się, jakie cele ustalić i ta aplikacja wam w tym pomoże. Ta aplikacja też wystartowała płasko, ale mieliśmy szczęście, bo napisał nas magazyn Fast Company. Kto słyszał o Fast Company? No okej, parę osób, więc napisało nas Fast Company. Oni mają 70 tysięcy użytkowników dziennie, 200-300 tysięcy followerów na Twitterze i napisali o nas, o tej aplikacji do ustalania celów noworocznych. Kiedy? W nowy rok. Zrobili mega pozytywny artykuł, pięknie podlinkowany. Co więcej, to był piątek, więc ten artykuł był na ich stronie głównej przez kolejne 3 dni. To był taki okres, w którym jako deweloper niezależny, który jeszcze nie miał sukcesów jakichkolwiek, jakby dla mnie nie wiedziałem, szczerze mówiąc, za co przeżyję do kolejnego miesiąca, dosłownie. Nie wiedziałem, gdzie nawet pożyczę pieniądze na przeżycie kolejnego miesiąca. Artykuł Fast Company w ciągu jednego weekendu dał mi 6 tysięcy złotych i potem bardzo, bardzo w miarę stabilne pieniądze, które umożliwiły mi przetrwanie kolejnych paru miesięcy. Potem ten ruch opadł. W tym przypadku, czyli był bardzo fajny pik na nowy rok, potem to opadło, ale kiedy znowu zauważyliśmy, że SEO daje fajne efekty w przypadku żaby, popracowałem tutaj nad SEO i po SEO to trochę poszło do góry. W tej chwili się utrzymuje już od półtora roku, tak miesiąc w miesiąc daje mi 2000 zł miesięcznie, co jest też mega fajne, bo ostatni raz tak naprawdę zajmowałem się tą aplikacją około roku temu, więc okej, koledzy z korporacji się śmieją, że 2000 co to jest 2000, ale z drugiej strony ja pracowałem ostatni raz nad tą aplikacją około roku temu, a to cały miesiąc w miesiąc mi daje i w tej chwili zarobiłem na niej około 60 tysięcy złotych, co też znowu nie jest sukcesem na miarę Stanów Zjednoczonych, ani też nie jest sukcesem porównywalnych do budżetów jakichkolwiek firm reklamowych, które to robią, ale jak dla mnie, jako niewielkiego dewelopera, to są fajne pieniądze, które umożliwiają mi w tej chwili przetrwanie. Tak, mam około 2500 złotych na czas praktycznie nieokreślony na życie bez jakiejkolwiek pracy, więc bym powiedział, że jest fajnie. W każdym razie to były dwie aplikacje, które przyniosły jako taki sukces. Zrobiłem kilka innych, które z kolei żadnego sukcesu nie przyniosły, na przykład aplikacja do pisania listów miłosnych na walentynki. Tam był problem taki, że słabo rozeznaliśmy rynek. To znaczy rozeznałem rynek, patrzę, nie ma konkurencji, pewnie fajny pomysł, ale nie ma konkurencji oznacza, że ludzie nie wiedzą, że takie aplikacje są, że takich aplikacji można szukać i że jest warto ich szukać w sklepie, że można je znaleźć w sklepie. Inna aplikacja, która zupełnie nie odniosła sukcesu, to była Wyspa Wolin, przewodnik po Wyspie Wolin. Jakbyście kiedyś byli między Zdroju i okolice, możecie wpisać w iPhone'ie, znajdziecie bardzo fajny przewodnik. Ale też z jednej strony wydaje mi się, że Polacy nie wiedzą, też nie wiem, jak jechałem do Zakopanego, to nie szukałem przewodników po Zakopanym, więc z jednej strony Polacy nie wiedzą, że można znaleźć przewodnik po Zakopanym, a z drugiej strony znowu grupa odbiorców tym razem jest tak mikroskopijna, że sprzedaliśmy około 100 sztuk, czy też zarobiliśmy $100 jakoś tak, coś ten deseń. Więc to były takie też porażki. Bo zanim powiecie, że słabo mi idzie z aplikacjami, powiem, że potem rozwinąłem biznes, który pomaga osiągnąć przynajmniej takie przychody programistom i za niego czerpię właśnie $15 i na tym wychodzimy dużo już przyjemniej. Więc polecam też appcodes.com, który to serwis pomaga w pozycjonowaniu aplikacji, osiąganiu przynajmniej tych podstawowych przychodów i tych podstawowej takiej granicy przychodów, powyżej której już można przynajmniej się nie umrze z głodu. I to jest nasz pitch, bo wiemy, że takich deweloperów jest dużo. To chyba by było tyle, wydaje mi się. Jeszcze sprawdzę. A jeśli ktoś jest zainteresowany większą ilością tematu, bo jakby z doświadczenia mam trochę i z paroma deweloperami rozmawiałem, będę na Akademii, o którym Artur opowiadał. Będzie też artykuł w Procidzie, tak bardziej szczegółowo opisujący te rzeczy, o których właśnie mówiłem. No i też zapraszam na SlideShare'a. Jak wpiszecie Kolinko, moje nazwisko i SlideShare, to znajdziecie całą masę slajdów, które opowiadają o tym, jak się pozycjonować w sklepie i jak promować swoje aplikacje w sklepie. Może spytam jeszcze, czy są jakieś pytania i odpowiedzi, czy to. Może być? Czy są jakieś pytania i odpowiedzi? Okej, pytanie to jest, jak badamy rynek? Po pierwsze,
wpisuję, ja albo koledzy wpisujemy po prostu zapytanie, które nam przychodzi do serca, czyli w przypadku pisania listów miłosnych, jakbym jeszcze raz to robił, to bym wpisał love letter writing i sprawdzam, jakie są, przede wszystkim jakie są aplikacje, bo jeśli są jakieś aplikacje, jeśli jest 5 aplikacji na ten temat, to znaczy, że też jest pewnie jakiś rynek, bo jeśli te aplikacje mają dużo ściągnięć, to pewnie rynek jest. Nie chcę dotykać nisz, w których albo nie ma aplikacji, bo wtedy będę musiał budować rynek od zera, albo tych aplikacji jest jakoś skrajnie dużo, w znaczeniu nie chcę budować kolejnego flashlighta, bo wtedy utonę po prostu. I widziałem też wielu deweloperów, którzy robili aplikacje, które mają 100, 1000 konkurentów, wtedy nie ma się przebić, jak przebić nawet z dobrym produktem. Czyli przede wszystkim w badaniu rynku opieram się na to, jaka jest konkurencja, jakieś ewentualnie patrzenie na Google AdWords albo jakieś inne słowa kluczowe, analizowanie, coś ten deseń. Ja najlepszym badaniem rynku jest też wrzucenie aplikacji do sklepu bardzo szybko i sprawdzenie, jak rynek to odbiera i wtedy współpraca tak naprawdę z użytkownikami. Czy zrobiłem jakąś aplikację dla marki komercyjnej, która odniosła sukces na zlecenie? Zrobiłem jedno, ale to byłem właśnie wtedy początkującym deweloperem i przyznam, że ten sukcesu tam miała bardzo dużo błędów i nie jestem dumny z niej. Teraz w ogóle od roku blisko już nie wymyślam aplikacji, pomagam raczej innym deweloperom się promować. Zawsze byłem jakby takim przedsiębiorcą, który lubi robić własne rzeczy, więc nie robiłem też aplikacji na zlecenie, więc ta moja perspektywa jest z perspektywy dewelopera, ale też wydaje mi się, że wiele marek komercyjnych w bardzo podobny sposób postępuje, tylko że tam pod koniec to nie jest tyle, że im się budżet kończy, tylko po prostu już nie ma po prostu żadnego planu przygotowanego, no i te firmy są niegotowe na to, że tam coś więcej trzeba wykonywać. Tak? No i byłem jako podwykonawca w jednej firmie jeszcze, przy jednej aplikacji. Pytanie o cele noworoczne, czy to była aplikacja płatna, czy też utrzymuje się z reklam. Ta aplikacja kosztowała oryginalnie 2 dolary, potem na moment zszedłem do ceny 1 dolara, a potem podniosłem bodajże do 4 i teraz kosztuje około 4 dolarów. I odkryłem, że jak podniosłem do 4, to ilość osób, które kupują, spadła mi o połowę, czyli nadal jestem dwa razy do przodu. Z reklam się nie utrzymuje, nawet ta aplikacja, która ma 900 tysięcy ściągnięć, tam mamy reklamy, ale na nich zarobiliśmy grosze, bo żeby z reklam się otrzymać, trzeba mieć jedną rzecz perfekcyjnie opanowaną. Trzeba zrobić taką aplikację, która sprawia, że ci ludzie nie tylko kupują ją, ściągają ją, ale też do niej wracają i korzystają z niej regularnie. W przypadku dmuchania żaby słomką to jest fajne, badaliśmy około 4 razy ludzie dmuchają, po czym się nudzą. Tak. Jakaś młoda kuzynka moja czy mojej dziewczyny bardzo regularnie wraca do tego, bo ma dziecko 2 lata i się uczy, podoba się jej muzyka, tak, ale to nadal nie jest tyle. W każdym razie, jeśli chodzi o reklamy, trzeba tego pilnować i to jest jakby kluczowe, żeby faktycznie ludzie wracali. Raz. Tak. Co mnie zdziwiło, to przez cały rok nie napisaliśmy tam nigdy, że to są noworoczne. To jest goal setting workshop bez określenia roku i nawet którego roku. Więc on na początku roku miał około 10 tysięcy złotych, w ciągu jednego miesiąca miałem. Potem to spadło spokojnie luty, marzec do około 3-2 i tak się utrzymuje na tym poziomie. No i zobaczymy najbliższy grudzień, to już będzie trzeci sylwester tak naprawdę tej aplikacji i sądzę, że też mam dużą szansę, że znowu dobiję się do tych 10 tysięcy, tak? Bardzo przyjemny dochód. Zaraz tam dojdę. Za chwileczkę, bo jeszcze tutaj było jedno. Aha. Pytanie było, jak to ma się do aplikacji z in-app purchase'ami, czyli z tymi takie, które są darmowe albo płatne nawet, ale mają zakupy w środku aplikacji, tak? Czyli kupuje się ekstra monety, jakieś ekstra funkcjonalności i tak dalej. Moim zdaniem to jest bardzo podobne do reklam, czyli znowu musimy nakłonić użytkownika, żeby on wracał, tak? Żeby on regularnie z tej aplikacji korzystał i wtedy jemu i pilnować tego, które z tych in-app purchase'ów faktycznie mają sens i dokładnie, bardzo dokładnie śledzić tego, co ci użytkownicy robią. To jest dokładnie ten sam case moim zdaniem, co w przypadku reklam. I to oczywiście ma tą zaletę, że potem z jednego użytkownika można dużo więcej pieniędzy wyciągnąć względem użytkowników, którzy tylko raz zapłacą, tak? Jasne. To co, po pierwsze pytanie było, jakie są udziały Polaków w zakupach i jakie są udziały ludzi z zagranicy w zakupach.
A mniej więcej, tak, w zakupach aplikacji. Więc tak, zacznijmy od tego, że w Stanach około 10 do 50 osób razy więcej osób ma iPhone'y, a do tego ci ludzie są dużo bardziej skłonni płacić. Ja liczę, że na jednego Polaka, który kupi moją aplikację, około 100 Amerykanów, gdyby marketing był identyczny, 100 Amerykanów kupi tą aplikację. To jest tak duża różnica, tak? Czyli są Stany Zjednoczone, potem jest, jeśli chodzi ogólnie o sprzedaż, jest 5 rynków. Te 5 rynków kolejnych mniejszych, czyli Wielka Brytania, Niemcy, jeszcze 3 jakieś inne, chyba Japonia i coś jeszcze, te 5 innych kolejnych rynków w kolejności składa się do Stanów Zjednoczonych, czyli jakby Stany to jest to, co 5 kolejnych razem wziętych. Chiny są zabawne, bo tam cała masa ludzi ściąga za darmo. Jak zrobiliśmy żabę za darmo, to ściągnęło się tego, byli drudzy w popularności. Jak zrobiliśmy za dolara, ściągnęło się jedna sztuka, tak? Więc Chiny są zabawne pod tym względem. W każdym razie ten, no i Polska jest daleko, 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 daleko. W naszym przypadku około 75% to są Stany Zjednoczone, około 24% to jest reszta świata i 1% to jest Polska gdzieś, tak, czyli nadal podtrzymuję to, co mówiłem. To jest taka, tak duża różnica, tak? No, kontynuuj pytanie. Ja bym powiedział, że są sytuacje, w których może, na przykład sądzę, że Quake albo w przypadku płatnej aplikacji, szczerze mówiąc, wątpię, żeby płatna aplikacja, chyba że to jest in-app purchase i jakoś dokupowane na przykład automapy albo coś tam innego, są jakieś szczególne wyjątki, ale w zdecydowanej większości przypadków ja bym bardzo odradzał. Sądzę, że takie rzeczy właśnie jak Quake, o którym wspominał kolega. Aha. Nie zdradzając tajemnicy włączącej nas umowy z Quake'iem, mogę powiedzieć, że da się zarobić na reklamach, tylko tak jak powiedziałeś, muszą być one odpowiednio umiejscowione i powiem szczerze, że polskie sieci reklamowe dają zarobić, a wskaźniki CPC z mobile'a są naprawdę dużo lepsze w tym momencie niż na przykład w displayu czy w jakichś tam reklamach na dużych serwisach. Jeśli chodzi o Znaczy, mogę powiedzieć tylko, że słyszałem plotkę, że właściciele Quake'a wyjęli flotę samochodową ostatnio. Tak, jeśli chodzi o reklamę, to tutaj też powiedz, czy się mylę, ale wydaje... W przypadku... Na Skody, tak. ...148 poszło. Naraz. Tak, jeśli chodzi o reklamy i ogólnie bezpłatne aplikacje, przy całej niechęci dla Androida, to muszę powiedzieć, że Android w Polsce przoduje. Jeśli się mylę, to... bardzo, no dobrze, nie pytam ciebie. Możecie kolegę w kuluarach popytać. Jeśli chodzi o... No właśnie, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... aplikacje zarabiające. Czyli właśnie Nexus Great zamówiły wszystkie aplikacje bez polskiego języka, mimo to, że się niektórzy dopominają, żeby te szachy były w końcu po polsku. To jednak okazuje się, że rynki wschodnie i rynek amerykański górują tutaj. I ja się nie dziwię w sumie. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo jednak Polska jest bardzo małym rynkiem. Ale tak jak wracając do pytania, jeżeli ma się taką aplikację, do której ludzie spędzają ileś godzin dziennie w autobusie czy w toalecie, to można na niej zarobić z reklam. Ale to też trzeba wiedzieć, gdzie te reklamy umieścić i w jaki sposób one mają być w aplikacji rozłożone. Okej, może pójdźmy dalej z pytaniami, jeśli są, a jeśli nie, to damy... Okej. Wolniej zrobiliśmy, bo byliśmy młodzi i naiwni. To była pierwsza nasza i ostatnia polska aplikacja. Dlatego. Okej. Okay.
pytanie, czy warto, pytanie od ciebie to jest takie, czy warto wrzucić, pytałeś o sytuację, w której byśmy wrzucili aplikację za darmo, a potem dali ją za dolara. Wtedy ludzie się na nią rzucają, bo jest cała masa serwisów, które pilnują takich właśnie obniżek cen. Ludzie się na nią rzucają. W ciągu 2-3 dni mamy całą masę ściągnięć. Z tych ściągnięć się robi cała masa recenzji, które potem pomagają dalej sprzedawać aplikację. Potem podnosimy cenę do dolara i mamy wtedy troszeczkę wyższą tą sprzedaż i troszeczkę fajniej wyglądającą stronę, bo jest wypełniona pozytywnymi recenzjami. To było zabawne przy żabie, bo kiedyś zrobiliśmy ją za darmo, w ciągu weekendu ściągnęło ją 20 czy 40 tysięcy osób. I jako że tam w aplikacjach, to jest też ważne, prosimy o recenzję ludzi, więc prosiliśmy o recenzję po 15 nadmuchaniach żaby, tak? 15 razy ktoś musiał nadmuchać. To było niesamowite, ale przy 40 tysiącach ludzi dostaliśmy recenzję w stylu cudowna aplikacja, dmuchałem całą noc. Jest... To jest niesamowite, jakby te olbrzymie, ta masywność tych liczb, które za tym idą, za tymi aplikacjami, to jest cudowna rzecz. Więc na pewno warto eksperymentować z cenami i próbować, tak? Bo nie ma sensu tylko trzymać się jednej ceny, tak? Raczej w drugą stronę robiliśmy, ale tak też można. To jeszcze może jedno pytanie ostatnie, jeśli ktoś chciałby spytać o coś. O, jest. Okej, ja sądzę, że te aplikacje nigdy nie będą równie dobre, tak? Jakby ja uważam, że jeśli aplikację zrobię perfekcyjnie, to ściągnie mi ją 1000 razy więcej osób, niż jeśli aplikację zrobię przeciętnie i szczególnie przeciętnie na kilka różnych platform. Więc moim zdaniem warto skupić się na jednej platformie i zrobić tam super tę aplikację. Ale z drugiej strony uważam, że szczególnie jeśli ktoś ma ograniczony budżet, to warto być może zacząć od takiego czegoś. Szczególnie jeśli mówimy o tym przesuwaniu premiery możliwie blisko początku, to jest bardzo fajna sprawa na początek, żeby zrobić aplikację, wyklikać sobie jakimś prostym narzędziem taką aplikację, zrobić jak najszybciej premierę i nauczyć się rynku i zobaczyć, jakie wtedy będziemy mieć wyzwania, tak? Bo wtedy bardzo mało stracimy. I dopiero potem być może zrobić wersję 2.0 tej aplikacji, w którą włożymy te kilkadziesiąt tysięcy złotych i ją doszlifować, jak już dostaniemy feedback od użytkowników, jak lepiej poznamy rynek, jak upewnimy się, że ten rynek istnieje. Więc jeszcze raz udzielając odpowiedzi, to nie da równie dobrej aplikacji, ale warto czasami spróbować, szczególnie jeśli się nie jest programistą. Okej, jeszcze jedno pytanie, chyba że... Nie mam za dużo doświadczenia w PhoneGapie. Pytanie jest generalnie o multiplatformowość. Uważam, że są sytuacje, w których multiplatformowość jest jakby niezbędna i też są sytuacje, w których jest bardzo łatwa. Przy grach bardzo często zrobić łatwo grę na kilka platform, a przy aplikacjach użytkowych dosyć dużo trudniej. Są aplikacje, przy których to jest niezbędne, bo na przykład firma, wyobrażam sobie, że jakaś większa firma planuje jakąś zakrojoną, szeroką akcję marketingową, no i wtedy potrzebna jest wersja na wszystkie platformy. Osobiście jako niezależny deweloper, to co wolę, to zrobić aplikację na jedną platformę w pierwszej kolejności, i zrobić ją naprawdę, dopracować i upewnić się, że doskonale rozumiem swoich użytkowników, że ona jest cudowna, że ściąga się masywnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że wiem, że to jest naprawdę dobry produkt i wtedy robić na drugą platformę, jak już wiem dokładnie, co chcę zrobić. Nie podejmowałbym się jako niezależny deweloper robienia na dwie platformy naraz, nawet jeśli PhoneGap mi to umożliwia albo jakieś inne narzędzia, bo to nigdy nie będzie tak dobre, a ja chcę skupić się na tym i wymuskać maksymalnie, nawet przy pomocy jakichś narzędzi klikanych, ale zmaksymalizować tą jakby użyteczność na tą jedną platformę i wtedy dopiero się bawić. Więc to jest moja opinia. Jeśli jest się niezależnym deweloperem, ja uważam, że tego nie robić i też wiem, że na przykład Instagram i bardzo dużo innych aplikacji właśnie startowały tylko od iPhone'a, tak? Więc jest bardzo dużo case'ów startupów z Krzemowej Doliny i nie tylko, które mimo masywnego budżetu decydowały się jednak zaczynać od jednej platformy. Domyślam się, że z podobnych przyczyn. No to chyba tyle. Dziękuję bardzo.